Cześć, słuchasz podcastu Pierwsza Randka, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o miłości. We wszystkich jej formach i odcieniach. Bo bardzo głęboko wierzę, że jeżeli będziemy kochać i siebie, i innych, bardziej świadomie, to świat po prostu będzie lepszy. I mam, zanim zaczniemy, do ciebie jedną prośbę. Kliknij przycisk subskrybuj tam, gdzie najczęściej słuchasz podcastu, co mi pomoże bardzo w mojej pracy. A dziś u mnie ktoś, na kogo czekaliście bardzo długo. Czekałyście, pewnie powinnam powiedzieć. Maciek Musiał. Cześć, dzień dobry. Hej. I uwaga, z Maćkiem Musiałem będę dzisiaj rozmawiać o seksie. Yeah. Tak. A rozmawiamy dlatego, że wychodzi właśnie cały, bardzo fajny projekt, cała seria słuchowisk stworzonych przez Storytel i sexed.pl, w których polscy znani, lubiani aktorzy przybliżają nam temat rozmawiania o seksie, komunikacji w seksie, w ogóle jakby dotykania takiej seksualności między ludźmi. I w jednym z odcinków, właśnie jedną z głównych gról gra Maciek. Maciek, czy ty umiesz rozmawiać o seksie? Myślę, że tak. Że w tej przestrzeni takiej... Jestem zaskoczona teraz odpowiedzią. W tej przestrzeni prywatnej z tą osobą, z którą te rozmowy powinny się odbywać, to myślę, że tak. No. Może nie w takiej przestrzeni publicznej, bo to są dwie różne rzeczy. Wiadomo. To zawsze jest obarczone też takim... No jednakże chcesz... To jest coś takiego pięknego, twojego, intymnego. I oczywiście, jeżeli są ludzie, którzy łatwo przychodzi gdzieś mówienie w tej też sferze publicznej o tym i mają na to ochotę, to super. Ja raczej te rozmowy zostawiam na taką intymną relację, ale wydaje mi się, że uczę się tego, uczyłem się tego i staję się w tym lepszy. To jest bardzo ciekawe, bo ja prowadzę podcast, w którym rozmawiam z seksuologami, ginekologami. Nawet miałam aktorów porno u siebie tutaj. Hmm. A ja nadal... będę z tobą zupełnie szczera, przed tą rozmową i jakby ja czułam, trochę się wstydzę po prostu. Mm-hmm. Pewnie, no ty... oczywiście, no to jest taki bardzo intymny temat i tak jak mówię, to są dwie sfery, nie? Pytasz mnie o to, czy umiem rozmawiać o tym przed kamerami i w podcaście? Pewnie nie. Mm-hmm. To fajnie. Pewnie nie. To fajnie, że to robimy. Pewnie nie. Ale w tej sferze prywatnej myślę, że uczę się tego i staję się w tym lepszy. A jak się tego uczysz? W tym słuchowisku, które nagraliśmy sextet dla Storytela, jest tam taka scena, w której główna bohaterka Marta rozmawia ze swoją mamą i pyta ją, czy ona rozmawiała o seksie z tatą. I ta mama mówi, że nie, no, że w jej czasach to, jak ktoś o tym mówił, to był zboczeńcem. I dlatego nie nauczyła też jej o tym rozmawiać. I to nie jest jej wina, bo sama tego nie umiała, ale że mamy wielką szansę, żeby się nauczyć o tym rozmawiać i musimy to niestety spróbować zrobić sami. Żyjemy w tych czasach wielkiego kontentu w internecie i tych materiałów jest bardzo dużo, dużo jest wspaniałych podcastów, rozmów i fajnie tą wiedzę zgłębiać, ale przede wszystkim myślę, że to się zawsze wiąże z jakąś taką odwagą i czułością w rozmowie między dwójką ludzi, którzy o tym ze sobą rozmawiają prywatnie. Nie? Fajnie, podoba mi się to podejście. Tak, to jest... W ogóle jako to pokolenie teraz mamy tak dużo misji przed sobą, bo wiesz, i zdrowie psychiczne, i seksualność, i szacunek, jakby tam jest bardzo dużo lekcji do przerobienia. I wydaje mi się, że taki kontakt faktycznie na co dzień z takimi treściami, w których, tak jak na przykład w tym słuchowisku, można zobaczyć, jak robią to inni trochę. Można zobaczyć, jak oni to robią, jakie robią błędy, albo jak robią to dobrze, albo to trochę podpowiada. Tak, jesteśmy chyba pierwszy. To jest niesamowita okazja, że mamy dostęp do tej wiedzy, że jest tyle osób, które się nią dzieli. Jeszcze na sekundę tylko wrócę do tych rodziców, bo często słyszę właśnie w programach, że kiedyś było tak i nie można wymagać od kogoś, kto nie ma rąk, żeby cię przytulił, bo ktoś te ręce mu kiedyś zabrał. I tak jak w tym podcaście jest to ujęte, ta mama mówi bohaterce, słuchaj, no u nas się nie dało, u nas było bardzo trudne to rozmawianie o tym i to też nie jest ich wina, nie? Tak mi się wydaje. To chciałbym
A u ciebie w domu się rozmawiało w ogóle na te tematy? Nie. U mnie w ogóle. Nie, w ogóle. Ja nawet nie pamiętam jednej rozmowy, żebym odbyła taką z mamą. U mnie też, no. To jest też ciekawe, no. No może będziemy już trochę inni. Słuchaj, Maciek, a jak na twoim biurku, jak to w poprzednich latach się mówiło, pewnie teraz już w skrzynce mailowej, wylądowała propozycja wzięcia udziału w tym projekcie, to co sobie pomyślałeś, co poczułeś? Dlaczego wziąłeś w nim udział? No przede wszystkim przeczytałem scenariusz i chciałem się zapoznać z tą historią i ona mi się bardzo spodobała. Jest czuła. To jest historia dwójcy ludzi, która bardzo się kocha. I naprawdę jest dla siebie dobra. Tylko po prostu nie rozmawia o tej przestrzeni ze sobą i to zaczyna tworzyć kolejne problemy w ich głowach, które zaczynają tą miłość niszczyć. Mhm. Bo mają jakieś schematy w głowie, bo wychowali się w jakiś sposób i naprawdę się kochają, naprawdę są dla siebie dobrzy. Tylko po prostu ze sobą nie rozmawiają i się boją. I myślę, że ta czułość i ta ich prawdziwa miłość była dla mnie taka bardzo, bardzo interesująca w kontekście całej tej historii. Serdecznie naprawdę namawiam was do tego, żeby ją odsłuchać. Ja dzisiaj rano jej słuchałem. Ja już się wzruszyłem na koniec. Pewnie jakoś też przeglądając się w pewnych aspektach. Dobra rozrywka to tak, w której możemy przejrzeć swoje marzenia i swoje koszmary. W ogóle siebie. I ja też gdzieś tam coś zobaczyłem takiego dla siebie i naprawdę serdecznie wam polecam do odsłuchania. Na Storytelu jest razem z Sandrą Drzymalską. Czytamy. Gramy w zasadzie. Słuchaj, a jeżeli chodzi o sceny łóżkowe, czy przygotowanie do nich w formie wideo i w formie audio jakoś się różni? Bo tam są sceny łóżkowe w formie audio. Ciekawe pytanie. Tak, są sceny łóżkowe w formie audio, które nagrywasz sam w studiu z mikrofonem. Nie, tak, naprawdę? Tak. Więc bardzo się różni. No co ty? O Boże, jak się czułeś, jak to nagrywałeś? I tam jeszcze no, całowałem swoją rękę, więc self-love uprawiałem. No. I tam jeszcze panowie na po prostu na no bo jak się całujesz z kimś, to musisz, prawda, no tak, o coś dotykać ustami. No i to jest dłoń. No i masz realizatora po drugiej stronie, więc z kolegą siedzicie i nagrywacie taką scenę, no. Świetne, naprawdę. I teraz możesz powiedzieć, czy poprosisz, akurat Sandra nagrywała to przede mną, więc albo improwizujesz sam, albo jednak do partnerki, no takie jakieś formalne zabiegi się stosuje. Czyli jest to jednak dużo. Ale wyszło dobrze chyba. Wyszło bardzo wiarygodnie, tak, potwierdzam. Możecie posłuchać. Ten problem, który jest poruszany w waszym odcinku, czy tam w waszej części, bo zakładam, że ja nie miałam przyjemności słuchania tych innych części czy odcinków, ale zakładam, że to będą osobne historie. Ten problem, o którym wy mówicie, to jakby ty się wcielasz w chłopaka, który jest przez x lat bardzo długo w szczęśliwym związku ze swoją dziewczyną. I ona po latach przychodzi do niego i informuje go, że nigdy nie miała z nim orgazmu. Tak. Co mężczyzna może czuć w takiej sytuacji? Ja muszę trochę cię, wiesz, przepytać jako przedstawiciela płci męskiej, bo wyobrażam sobie, że jest wiele takich, wiesz, zagadnień, które i pytań, które dziewczyny same sobie stawiają w głowach. Jednak 90% odbiorców tego podcastu to są kobiety. Więc rozbierając ten problem na czynniki pierwsze, trochę bym chciała takiej, wiesz, męskiej perspektywy, jak to jest po tej męskiej, po tej drugiej stronie. Oczywiście, no myślę, że chłopak jak słyszy coś takiego, to może go to dotknąć, może go to przestraszyć, może go to może to odebrać personalnie, może to urazić jego ego. No ale no personalnie. I to się dzieje właśnie z tym bohaterem. Mhm. Tak reaguje Piotrek. Odpowiada atakiem na to, co mówi Marta, kłócą się, wraca do domu i zaczyna wierzyć, że dzieje się to dlatego, ponieważ jego partnerka znalazła sobie nowego partnera, z którym jest jej dobrze, wpada w jakiś rodzaj psychozy i wkręca się w to. I dopiero z czasem przyjaciele, wizyta u seksuologa wyprowadza go z tego.
mówią mu, słuchaj, to tak wcale nie jest. Ona po prostu powiedziała ci to, bo chce, żeby było lepiej, bo cię kocha, bo chce rozwiązać ten problem. Przestań zajmować się sobą, uspokój się. Więc no, to jest trudny do dotknięcia zawsze temat, bo nie wiadomo, jak ta druga strona to przyjmie, prawda? Oczywiście w idealnym scenariuszu ktoś jest, ktoś potrafi się tym zaopiekować, potrafi to przyjąć czule. Tak powinno to wyglądać. Powinniśmy odłączyć od tego swoje ego. Myślę, że bardzo ważna jest na pewno też forma komunikacji, żeby zrobić to jak najdelikatniej. Zresztą Marta w tej opowieści robi to delikatnie. To on ma problem z tym, żeby to przyjąć. Ale wierzę, że zawsze jest to możliwe i że zawsze o to walczyć warto, nie? I tak jest też w historii, że pokazuje ona, że warto. To zagadnienie i ten problem takiego... Tak, mam nadzieję, że nie odpowiedziałem na to pytanie tak, że to jest zawsze taka reakcja i że tylko powiedziałem o jakimś takim zagrożeniu, które też wynika z tej historii. Ja myślę, że to jest realne zagrożenie, bo też trochę, to jest duży temat, ale też trochę żyjemy w takiej kulturze, że powiem to tak trochę odważnie, ale powiem to, że to, czy ktoś jest dobry w łóżku, czy nie, trochę stanowi o wartości tego, czy ktoś jest jakim partnerem, jakim jest, wiesz, chłopakiem, dziewczyną, nie chcę mówić człowiekiem, ale że to się zaczęło robić taką jakąś wartością trochę w człowieku, wiesz? Mi się wydaje, więc zabranie komuś, tak jak twój bohater wtedy, on to odbiera, że to jest, że on jest zły w łóżku, kiepski w łóżku, to że to nie jest tylko o tym fragmencie jakby życia, tylko to jest o nim całym. Jasne, no. Więc tak mi się wydaje, że to trochę jest tam gdzieś powiązane. Tak, tak. No on ma na końcu tej opowieści on ma taki monolog, w którym mówi, jak to się zaczęło od tego pierwszego kontaktu z porno, o tym, jak ktoś powiedział, że jest zboczeńcem, jak potem nie potrafił mówić o emocjach, jak się zablokował w ogóle. I jak w zasadzie trochę tym też zaczął znajdywać swoją wartość, więc to wszystko jest tam siecią naczyń połączonych. Także to na pewno nie sprowadza się tylko do tego, tylko to jest jakiś taki szerszy kontekst i masz absolutną rację. Udawanie orgazmu. Czy to jest z twojej perspektywy niewinne jakieś załatwienie problemu, czy duże oszustwo w relacji między dwojgiem ludzi, które może prowadzić do wielu nieporozumień? Wydaje mi się, że nie chciałbym mówić, że duże oszustwo, bo nie ma rzeczy białych i czarnych i każdy ma jakieś swoje powody i chęci i pewnie to się dzieje i ludzie też z jakiegoś powodu to robią i nie chcę tego stygmatyzować absolutnie, ale wierzę, że zawsze można wypracować wspólne rozwiązania. I nad tym pracować i myślę, że ta szczerość i prawda zawsze jest lepsza niż jakiś fałszywy obraz rzeczywistości. No i chyba warto o to walczyć zawsze. W tej waszej historii to jest całkiem jakby fajny przykład opowiedziany i przedstawiony tego, jak coś, co może jakby zaczęło się od czegoś takiego trochę niewinnego i trochę może takiego właśnie bieżącego załatwienia problemu, ale powtarzane przez lata doprowadziło do sytuacji, w której ja sobie tak wyobrażam, że ten twój bohater wtedy czuł się po prostu trochę oszukany przez dziewczynę, która jakby mówiła mu, albo jak przez lata zapewniała go w czymś, co nie było prawdą. Tak, dla no szczególnie, mnie to jest że forma oszustwa. Tak, szczególnie, że jeżeli, bo tak mówię ogólnie, ale jeżeli chodzi o tą konkretną sytuację, oni żyli bardzo wiele lat ze sobą i się kochali i wszystko było dobrze, tak poza tą sytuacją, która zaczęła tworzyć inne sytuacje. Więc myślę, że to rzeczywiście tutaj było niesprawiedliwe. To było niesprawiedliwe, no. Ale to też wynikało z jej... Oczywiście, no wiadomo. Nikt nie żyje historii. W próżni. Pewnie, że tak. Z perspektywy znowu faceta, jeżeli pytamy my kobiety, pytamy mężczyzn, czy mężczyźni wiedzą, kiedy kobiety udają?
Pytasz mnie, czy ja wiem, czy kiedy kobiety udają? A wiesz? Kurczę, chcę wierzyć, że wiem. Ale to wciąż jest wiara, a nie wiedza chyba, tak mi się wydaje. No to jest ciekawe, bo wy nigdy nie możecie być w zasadzie pewni. No tak. A czy mężczyźni udają czasami? Chyba nie. Nie da się chyba. Ja pamiętam, oglądałam jakiś film z Joshem Hartnettem lata temu. Tam i wydawało ci się, że udaje? Nie, tam była taka scena, że on udaje właśnie. Ale zastanawiało mnie, czy to okay. W ogóle się wydarzy w prawdziwym świecie. Kurczę, no chyba łatwo to sprawdzić. Może być ciężko. No. Może być ciężko, to prawda. A z twojej perspektywy, albo z perspektywy w ogóle mężczyzn, możesz odpowiedzieć jak wolisz. Co to znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku? Co to znaczy, że kobieta jest dobra w łóżku? Myślę, że to zawsze sprowadza się do tego połączenia między dwójką ludzi i do jakiejś takiej pasji, połączenia czułości i dzikości, która może się między sobą przelewać i jeżeli to się wydarza i jest dwójce ludzi ze sobą dobrze, to znaczy, że oni razem są dobrzy, że to jest raczej sport zespołowy niż indywidualny i zawsze, kiedy jesteśmy nastawieni chyba na to, żeby dobrze wypaść, dobrze zagrać rolę, to zawsze będzie rola, a nie jakieś takie wspólne przeżycie. Pytam cię o to, bo zastanawiałam się, jak sobie myślałam o tym temacie, o którym rozmawiamy dzisiaj, jakby z perspektywy kobiety, co stoi na przeszkodzie do tego, żeby się ze sobą w relacji komunikować otwarcie i gadać o tym i rozwiązywać problemy. I przyszło mi do głowy, że właśnie jedną z takich przeszkód jest to, że my chcemy dobrze wypaść. Tak, że tak. Chcemy zostać chcemy dobrze ocenione. Chcemy zagrać rolę. Nie? Tak. I to prowadzi właśnie do takich sytuacji, jak w tej historii. Ale też, no właśnie, po pierwsze, ten wstyd, o którym ja mówiłam na początku, wydaje nam się to nienaturalne, wydaje nam się to, tak jak mówiłeś, wstyd spoczone? Do rozmowy? Tak. Czy okej, okay, tak, że wstyd do rozmowy. Tak, tak. No myślę, że ta otwartość w komunikowaniu swoich potrzeb jest na pewno drogą do tego, nie? Żeby było jak najlepiej. Kolejna rzecz jest taka, że nie mamy języka. Popiszę się teraz, bo przygotowałam sobie jedną taką notatkę, którą chciałam tutaj przywołać koniecznie. A mianowicie, iż... poczekaj. Słowniku seksualizmów polskich, uwaga, Jacek Lewinson napisał, że polszczyzna od XIV wieku stworzyła ponad 3000 określeń na stosunek seksualny. 3000. To dużo czy mało? To jest moim zdaniem bardzo dużo, bo nie mamy ani jednego dobrego. Okej. Ciekawe. I jak się czujesz z językiem polskim i w ogóle jakby słowami, które mamy i z rozmową o seksie i seksualności? Czy są jakieś słowa, które są spoko? Czy są po prostu albo medyczne, albo wulgarne, albo... Czy masz jakąś opinię? Ja nie czuję, że mi brakuje słów do rozmowy o tym. Ty masz takie poczucie? Ja trochę mam. A nie brakuje ci? To które są spoko? W rozmawianiu o seksie? Wiesz, no to zależy od sytuacji, napięcia i tak w rozmowie na kanapie, w studiu, przy lampach i kamerach pewnie inne są spoko niż wiesz, w przedpokoju albo w pokoju, tam pewnie inne się sprawdzają. Myślę, że no, zawsze jest jakiś kontekst sytuacji, nie? I myślę, że tu jak będziemy o tym rozmawiać, to będziemy mówić o stosunku, o, wiesz, o przyjemności. Okej. Może trochę dodamy do tego poezji. Też pytanie, kto najlepiej z czym się czuje komfortowo, a w tych innych sytuacjach to będą pewnie bardziej pikantne określenia i inne, nie? Nie wiem, ja uważam, że język polski trochę jednak, no mimo tego, że Natalia, są te słowa, że są średnie. Musisz stworzyć nowy. Ja mam być za to odpowiedzialna.
Ciekawe, naprawdę. Rozmawiałam ostatnio z, już nie pamiętam z kim, ale z kimś na ten temat właśnie tego języka w intymności i w seksualności i ktoś mi taką całkiem fajną teorię albo jakby narzędzie do tego sprzedał, że pary, że to fajnie działa w parach na przykład, które sobie same tworzą ten język. Czyli używają słów, które są jakby mają na zewnątrz normalne znaczenie, ale to jest jakiś kod między nimi, mogą tego używać nawet publicznie. Nikt nie wie, o co chodzi, a dla nich jest to jakby ich specjalny, intymny, ale seksualny, ale w zależności jakie sobie tam stworzą właśnie język. Jasne. Który nie musi być ani medyczny, ani wulgarny, a może być taki, jaki chcą. Pewnie. Super, whatever works for you, no. Całkiem spoko. I jeszcze trzeci taki problem namierzyłam z perspektywy kobiety w kwestii właśnie mówienia o swoich potrzebach, to jest to, że jest w nas taka obawa, że jeżeli przyjdziemy do swojego partnera i powiemy mu o tym, co byśmy chciały albo co lubimy, to, że on sobie pomyśli, że my jesteśmy na przykład puszczalskie, że mamy niskie standardy moralne, że cokolwiek tam, wiesz, w tych głowach jest i znaczy dla, na ten moment. Nie będziemy już dyskutować o tym, jakby na ile to jest zasadne. Ale tej opinii po drugiej stronie. Co myśli facet, do którego przychodzi jego partnerka i mówi mu wprost i szczerze o tym, co ona by chciała? No myślę, że jeżeli pomyśli tak, to, to ma duży problem. Myślę, że jeżeli na pewno zdarzają się takie sytuacje, to pewnie też dla takich osób jest skierowana cała ta seria tych słuchowisk, żeby, żeby to przybliżyć. Myślę, że to wtedy też wynika z jakiegoś problemu ze sobą. Tak jak w tej historii Piotr dochodzi do podobnych wniosków na zasadzie, o, ona na pewno znalazła sobie nowego partnera, z którym jest jej dobrze w łóżku, zajebiście, a ze mną nie, tak nie jest, więc to jest tylko pretekst do tego, żebyśmy za chwilę się rozstali. No ale wynika to z jego lęku, z jego ego. No i to wtedy jest problem, który trzeba, trzeba w sobie przepracować. W tej historii też ważną rolę pełnią przyjaciele. Rozmawialiśmy o tym, że przed, zanim włączyliśmy kamery, że to jest trochę też historia o przyjaźni. I zarówno przyjaciółka głównej bohaterki, która namawia ją do tego, słuchając jej historii życia, mówi, słuchaj, musisz o tym porozmawiać, jakby to jest ważne. Jaki przyjaciel bohatera, jakby naprowadzają ich na te właściwe jakieś wnioski. Więc też ważni są w tym wszystkim przyjaciele. Ale co może pomyśleć facet? No tak jak mówiłem na początku, to są te... Albo jest jakimś takim człowiekiem pełnym właśnie zrozumienia i może w to wejść, przytulić to i zaopiekować się tym, spróbować znaleźć to rozwiązanie, albo może gdzieś się tego przestraszyć i wtedy może też samemu można go na to naprowadzić, bo być może nie potrzeba tych przyjaciół, tylko w rozmowie można się tym zaopiekować też jego lękiem i też mu w tym pomóc, no ale w idealnej sytuacji powinien jakby wyjść naprzeciw temu samemu z dobrym podejściem. Nie wiem, czy to jakoś się układa w jedną całość, to do ciebie mówię? Trochę tak, ale ja na przykład lubię sobie myśleć w takich sytuacjach trochę o takim odwróceniu ról, czyli jeżeli na przykład dziewczyna się boi pójść do swojego partnera i powiedzieć mu, nie wiem, marzę od lat, żebyśmy nie, uprawiali seks w miejscu publicznym albo cokolwiek. I boi się, co on sobie pomyśli o niej, że on ją oceni w jakiś sposób, to odwrócić to. I co ona by sobie pomyślała, gdyby to on do niej przyszedł? Czy ona by sobie pomyślała o nim źle? Czy by sobie pomyślała, ciekawe. Wiesz, to jest też... Myślę, że i tak może się wydarzyć, nie? Że to... No może, w sumie tak. Ale lepiej rozmawiać niż nie rozmawiać. Oczywiście, no maksa. Totalnie. Znaczy mam nadzieję, że to się unosi w naszej rozmowie cały czas, bo taki też jest komunikat w ogóle projektu, który robimy, więc absolutnie warto. I też, no... A ten tytuł projektu Świadomy Praw i Obowiązków, czy tam myślisz, że jest jakieś drugie dno i drugie znaczenie tego tytułu? O co tam może chodzić?
Na pewno o to też, że Marta zakłada, że Piotrek chce się jej oświadczyć i to w ogóle jest taki impuls do rozpoczęcia tej rozmowy, bo nie wyobraża sobie trochę... Znaczy, czuję, że te rzeczy się budują, które nie działają. Jeżeli mają iść dalej, ma to się wydarzyć, ma przyjąć to jego oświadczenie, no to w końcu musi o tym z nim porozmawiać. Obowiązek bycia szczerym? Obowiązek bycia szczerym, tak, dokładnie. I to w tej historii właśnie działa w dwie strony. I to jest... No myślę, że to jest bardzo dobrze napisane. To jest piękne, pięknie dramaturgiczne opowiadanie. No. Obowiązek bycia szczerym. No właśnie. No i to się tak wszystko wraca do tej rozmowy i do tej komunikacji. I zastanawiam się, oprócz takich, wiesz, dużych słów i dużych takich górnolotnych historii, no, że jakby jest to ważne, to tak na co dzień. Tak, wiesz, przy kawie i przy obiedzie, to co można zrobić, żeby było łatwiej ze sobą rozmawiać? Bez dużych słów. Nie górnolotnie. No bo wiesz, bo łatwo jest powiedzieć, no bo to jest ważne, bo to jest bliskość, bo to jest zaufanie, miłość. To są te duże słowa, o których mówię. I tak sobie wyobrażam, że ta dziewczyna sobie tam siedzi teraz i sobie, no fajnie. Ale od czego zacząć? Jak to mam zrobić? Myślę, że można zacząć od pytania o tą drugą osobę, a dopiero potem zacząć mówić o sobie. Fajne. Żeby stworzyć taką bezpieczną przestrzeń. Na zasadzie, hej, chciałbym o tym porozmawiać. Wiem, że to może być trudny temat, fajne, ale chcę być bliżej. Otwórzmy się. I jestem bardzo ciekawy, co lubisz, co na przykład mógłbym ja robić lepiej dla ciebie. Czy masz jakieś marzenia, czy masz jakieś fantazje, czy jest rodzaj dotyku, który bardziej lubisz, czy mógłbym ci w czymś pomóc. I kiedy ta druga osoba się wypowie pierwsza, to wtedy można jakby zacząć mówić o sobie. Nie? Czyli najpierw jakby dać szansę tej drugiej osobie się wypowiedzieć, a potem powiedzieć o swoich potrzebach. To zawsze tworzy taką bezpieczną przestrzeń, myślę. Fajna to jest porada, uważam, bo zapytać kogoś, kogo się kocha, o to, co on lubi, to jest chyba łatwiej niż mówić o sobie. Otworzę swoje notatki. Co masz tam zapisane? Co masz tam zapisanego mądrego? Właśnie o tych zdaniach, tych konkretach. O proszę. Czego byś chciała, czego pragniesz, co mogę zrobić, żeby ci było dobrze, co mogę zrobić, żeby było ci lepiej. No, mówię to z perspektywy faceta. Co to są za notatki, Maciej? Do tej rozmowy. 8 maja, 1:43, zanim wczoraj poszedłem spać, to jeszcze przez pół godziny. Coś sobie tu notowałem. No i tak. To jest, myślę, że to jest dobra przestrzeń, żeby zacząć. No. Dobra przestrzeń, ja też się pod tym podpisuję totalnie. Ja bym jeszcze dodała szukanie języka faktycznie i tych określeń, które gdzieś będą dla nas łatwe i przyjemne i może trochę oderwane czasami od tego, co nam dla nas niewygodne. Tak, tak. No, na pewno dobrze jest wrzucić w to też pewnie, jeżeli się da, trochę luzu, trochę humoru, żeby nie obarczać też tego taką ciężką atmosferą, nie? Twoja postać decyduje się na taki duży krok, bo idzie do seksuologa. Czy myślisz, że to jest takie oczywiste rozwiązanie już w 2024, czy to nadal jest coś, czego się boimy? Myślę, że to nie jest wciąż oczywiste rozwiązanie. Ja też tak myślę. Ja nie wiem, co musiał... Znaczy pewnie jestem w stanie sobie wyobrazić, co musiałby się stać, żebym ja poszedł. Bo to jest takie już jakby już pewna specjalizacja. Przełuszam się w jakiejś przestrzeni, więc nie jestem tutaj specjalistą. Natomiast wydaje mi się, że dużo osób jakby chodzi dzisiaj na terapię, pracuje z psychoterapeutami, z psychologami. Ja też tak robię. I gdyby chyba ten prowadzący mnie specjalista nie polecił mi, żebym tam się udał, no to pewnie sam bym nie poszedł, tak mi się wydaje. Więc też nie mam zgłębionej tej przestrzeni sam osobiście. Twój bohater, jak chciał tam się umówić, to chciał się umówić dla kolegi, pytam. Tak, dzwonił, pamiętam.
Tak. Znaczy jego przyjaciel chciałby chyba umówić. Czy jego przyjaciel na dwo, no. Tak, no. A czy myślisz, że w przyjaźni, w takich przyjacielskich relacjach jest... Mamy teraz dużo przestrzeni na takie rozmowy? Że możemy tam też szukać wsparcia trochę? Tak, super, naprawdę. Znaczy przynajmniej ja mam. Ja mam cudowną dwójkę moich przyjaciół, Pawła i Karola, których serdecznie pozdrawiam. W naszej relacji też jest dużo jakby bliskości, dotyku, my się przytulamy, jesteśmy dla siebie tacy bardzo wylewni, mówimy, że się kochamy. To jest wspaniałe. Ja bardzo lubię, jak słyszę takie rozmowy dwóch przyjaciół, którzy się kończą telefon na przykład takimi słowami. To jest fajne. Tak, to prawda. Zawsze jak ktoś jest w relacji i jego druga połówka to słyszy, no takie ej, jak to się kochacie? Ale tak, no myślę, że w tej męskiej przyjaźni ta miłość jest też i na pewno mamy taką bezpieczną przestrzeń i te nasze rozmowy są głębokie i takie wspierające. Oczywiście mamy grup czaty na Facebooku i Instagramie, które czasami są no takie nasze własne i pełne różnych dziwnego kontentu, natomiast... Nie chciałbyś, żeby ktoś tam się dostał zewnątrz, dokładnie. Natomiast takie wsparcie tego typu, o którym rozmawiamy, też się pojawia, nie? Zastanawiam się, czy jest w ogóle jakaś granica, jeżeli jest, to gdzie? W takich rozmowach z przyjaciółmi o tym, co u ciebie w związku się dzieje na przykład. Czy taka, na przykład w słuchowisku postać grana przez Sandrę, czyli Marta, rozmawia ze swoją przyjaciółką dość otwarcie, ta przyjaciółka jej tam tłumaczy, co i jak jakby działa. Ale zastanawiam się, czy czasami bycie zbyt otwartym w takich sprawach, co u nas na przykład się dzieje w sypialni z przyjaciółmi, czy to nie jest przekroczenie jakiejś granicy. Ale jeszcze nie mam odpowiedzi na to. Myślę, że trochę może tak być. Rzucam. Myślę, że może być. Że jest oczywiście ta strefa problemów, tak? Czyli radzenia się, jeżeli coś nie gra, ej stary, jak to jest u ciebie? Może możesz mi jakoś z tym pomóc? Co o tym myślisz? Ale też jest ta strefa czegoś fajnego i pięknego, co myślę, że powinno, znaczy nie wiem, czy powinno, ale jakby też w jakimś takim zachowaniu czegoś dla siebie jest też piękno i myślę, że pewne rzeczy dobrze jest, jak zostają między dwójką ludzi i szczególnie w takiej najbliższej, też głębokiej jakiejś relacji, nie? Jak mi się wydaje, ale to myślę, że nie ma zasady, że można, każda sytuacja jest inna, ale jest czy jestem w stanie sobie wyobrazić, wiesz, parę, która ma super życie seksualne i jest im bardzo dobrze i to jest wyjątkowe i że nie okej byłoby jakby wchodzenie w szczegóły i mówienie o wszystkim, nie wiem, chwalenie się, opowiadanie o tym chłopakom, że to by coś odbierało tej sytuacji, tak mi się wydaje. Więc pewnie jakieś takie granice są. Też mamy tak na przykład z Pawłem i Karolem, że czasami chciałoby się czegoś więcej dowiedzieć, ale jakby stawiamy sobie granice. Mówimy, fajne. Jakby to zostawię dla siebie, nie? Zastanawiam się, kto jest takim dla nas go-to osobą właśnie, jeżeli mamy w związku jakieś problemy takiej natury, z kim idziemy o tym pogadać? Czy to są rodzice, ale tak jak na przykład właśnie w scenach słuchowiska było, nie za bardzo to działało. Chociaż uważam, że ta mama rozmawiała z Martą bardzo fajnie. To prawda. I ona tak też bardzo dojrzale mówiła o tym, że nie rozmawialiśmy o tym. W naszych czasach byłeś zboczeńcem, jak o tym mówiłeś. I wiem, że to jest złe i bardzo szkoda, że o tym nie rozmawialiśmy, bo myślę, że dużo bardzo straciliśmy. Ale wierzę, że tobie się uda. I ta córka mówi, nie, nie będę o tym. A on mówi, nie, to może być piękne, spróbuj. Taka prawda. Jest, wiesz, świadoma bardzo i widać, że dużo o tym, że jakąś drogę też przeszła. Czy ten projekt... Ale to nie jest na pewno znowu zasada, nie? Wiadomo. Nie wyobrażam sobie takiej rozmowy z moją mamą. Absolutnie. Czy ten projekt cię nauczył czegoś takiego na żyćko? No myślę, że znowu jeszcze zachęcił do próby pogłębiania tych rozmów i do odwagi. I
znowu do takiej jakiejś też czułości w tych rozmowach. Więc myślę, że gdzieś mnie utwierdził w jakichś takich rzeczach, o których już wcześniej myślałem. Z mojej perspektywy ten temat przyjemności i kobiet, szeroko rozumianej, gdzieś mi o tym to przypomniało bardzo mocno. I zbiegło się to też z czasem, że akurat przeglądałam coś w internecie i znalazłam jakiś taki artykuł o tym, że nie widziałam, jak dorastałam jednej zrelaksowanej kobiety, tylko wszystkie były albo zarobione w domu, albo zarobione w pracy, albo zestresowane i na pewno nie myślące o swojej przyjemności i na pewno nie priorytetyzujące, bardzo trudne słowo, swojej przyjemności. I wydaje mi się, że my nadal trochę takie jesteśmy, że to jest też duża taka praca w głowach nasza do zrobienia, żeby kobiety zaczęły myśleć o swojej przyjemności, ale takiej szeroko rozumianej, że jak sobie zrobić po prostu w życiu, żeby mi było lepiej, że to jest cały czas robota do zrobienia. Myślisz, że kobiety myślą o swojej przyjemności i stawiają na pierwszym miejscu? I czy jest różnica między tym, jak mężczyźni patrzą na swoją przyjemność taką, wiesz, nie wiem, zrobiłem super projekt, to sobie idę teraz na super kolację i nie mam z tego poczucia, z tego powodu wyrzutu sumienia, że wydaję pieniądze na przykład na siebie. Nawet już niekoniecznie, wiesz, taką łóżkową przyjemność, ale naprawdę szeroko rozumianą. Myślisz, że jest cały czas między nami różnica? Ja widzę, nie chcę mówić o tym, jakie są kobiety i jakie mają, czy potrafią łatwo sięgać po przyjemności, czy nie. Myślę, że to zostawię im do wypowiadania się i pewnie będę bardziej słuchał. Ale w tym temacie, w którym mówisz, obserwując też trajektorię życia starszych osób, moich rodziców, na pewno widzę coś takiego, że kobiety potrafią trochę lepiej cieszyć się życiem niż mężczyźni. Myślisz? Potrafią... Tak, bo my mamy coś takiego, że w pewnym momencie gaśniemy swojego życia, że jakby jak brakuje nam już celów i możliwości ich realizacji, to często się poddajemy. Okej. A kobiety potrafią się cieszyć lepiej niż my porankiem, cieszyć się, nie wiem, spotkaniem ze znajomymi. Mam takie wrażenie, że są bardziej głodne życia, szczególnie gdzieś tam też później. Na późniejszych etapach życia? Tak, ciekawe. Tak. I widzę to bardzo często, widzę to po gdzieś tam bliskich mi osobach też, że tej motywacji nam brakuje. Myślę, że możemy się tego pięknie uczyć od kobiet, no. Wiesz, może to jest kwestia wieku, może to jest kwestia wieku, że po prostu my dorastając, albo już mam trochę, już nie dorastam od dawna, ale że w tym, nie wiem jak to powiedzieć dobrze, no pierwszej połowie życia też nie wiadomo, że na tych wcześniejszych etapach życia, kiedy jeszcze mamy przed sobą dużo i dużo do zrobienia, dużo obowiązków, dużo spraw do załatwienia, że jednak cały czas ja myślę, z mojej perspektywy, że stawiamy przyjemność na drugim miejscu, że nam się wydaje, że bez tego da się żyć. Że tak jak też Marta mówi w słuchowisku, no przecież można i bez, da się bez. Ona akurat mówi o orgazmie, że da się żyć bez, że ktoś jeszcze tam, nikt nie umarł od tego, że go nie miał. I że wydaje mi się, że w ogóle tak mamy z tą przyjemnością, że trochę sobie musimy dać na nią prawo i miejsce i że tam jest jeszcze trochę roboty do zrobienia. Ale to jest taka moja może misja, po prostu prywatna. Piękna. Jeszcze pytałaś o tym, w czym ja się tam przejrzałem, jakby... Czego się nauczyłeś? Tak, czego się nauczyłem. Myślę, że jakieś... Pojawiły się też ciekawe myśli, no bo przeglądałem się też w tym Piotrku, nie? Oczywiście, że mogłem się uczyć z ich historii i z tego z zachowań Marty, ale... Ale myślę też, że te myśli o rodzicach właśnie, o tym, że oni tak nie, po prostu społecznie u nich to było nieakceptowalne. Takie zrozumienie ich trochę. Tak, zrozumienie, myślę, że z tego płynęło. I też ten Piotrek na samym końcu właśnie mówi o tym,
tej stygmatyzacji w ogóle seksualności i pierwszym kontakcie z porno. I myślę, że też gdzieś tam się pojawiły jakieś myśli, z którymi mogłem się utożsamić. I no, ten projekt jest bardzo bogaty w różne, tematy i naprawdę uważam, że warto go sobie odpalić. Super. To tak, to zakończmy w takim razie. Słuchowisko jest już dostępne na Storytel. Tak jest. No ja czekam na pozostałe odcinki, bo jestem ciekawa, co tam wymyślili scenarzyści na kolejne historie. Interesuje mnie też pozostałe historie. Ta była na pewno bardzo ciekawa właśnie z tych względów, o których mówiłam, że dużo tych tematów jest mi też bliskich. I tak jak sceptycznie trochę podchodziłam do tego, bo sobie pomyślałam, jak odpalałam tą historię, no tam na pewno, tam. Tak, to będzie jakieś takie uproszczone. Super jest to, że faktycznie ta historia jest kompleksowa, że każdy z tych postaci jest bardzo złożona, że macie wszyscy jakiś background i to nic nie jest w próżni i faktycznie tam idziesz za tym, co z czego, jak i dlaczego i po co. I fajne jest też to w tej historii, że to nie jest bajka, czyli że to nie jest tak, że ta dziewczyna siedzi, zbiera się na odwagę i myśli sobie, jak powiem, to już wszystko będzie spoko. Tylko że faktycznie to jest trudne i jest to bardzo życiowe, więc myślę, że to jest fajna inspiracja i wydaje mi się, że faktycznie jest coś w tym, że jeżeli się osłuchamy z takimi tematami i będą one się gdzieś przewijać i będą normalne i będą normalnym tematem rozmowy, to dla nas one też się trochę staną troszkę normalniejsze. Pewnie. Nie? Zdecydowanie. Dobrze. Dobrze, Maciek, już cię nie męczę dalej, bo widzę, że to na kanapie to jednak nie jest do końca taki łatwy temat. Tak, to nie jest łatwy temat tutaj dzisiaj, ale chodzi o to, żeby był łatwy tam, w ciszy, w relacji między dwójką ludzi, bo do tego namawiamy, żeby mówić tam, nie żeby mówić na kanapach Dzień Dobry TVN i rozmawiać o tym publicznie, tylko żeby czuć się komfortowo i walczyć o to w swoich relacjach. Tam, czyli w swojej sypialni, w swoim domu. I też samemu ze sobą. I samemu ze sobą. Tak. To jest też ciekawy wątek. Myślę, że to jest ciekawy też wątek, ja tak się rozgadam teraz zawsze, widzisz, ale że to jest też ciekawy wątek z perspektywy kobiety, bo to jest inny duży temat, że też kobiety często właśnie same ze sobą nie wiedzą. Myślę, że Marta w ogóle też nie wie. Nie chciała o tym sama ze sobą rozmawiać. No, to chyba od tego trzeba zacząć w ogóle, co? A Piotrek nie myślał o tym, żeby sam ze sobą rozmawiać o tym, czy Marcie może być dobrze. No, czyli jednak wracamy, widzisz? Jednak ten pierwszy krok to jest jednak trochę do środka. Prawda. Merci, dziękuję. Dziękuję bardzo.